Cześć sprinterzykom, witamy w naszym nowym cyklu, gdzie będziemy przedstawiać recenzje naszym zdaniem najlepszych sportowych książek. No i na pierwszy ogień idzie autobiografia Usaina Bolta. Usain Bolt 958 jest to książka należąca do wydawnictwa SQN. No i już na okładce możemy zderzyć się z bardzo ciekawym zdaniem. Usain Bolt to historia człowieka, który stworzył magię i przegonił czas. Na czym polega magia Usaina Bolta? Ta magia to przede wszystkim fakt, że Bolt jest najszybszy spośród prawie 7 miliardów ludzi. Jest najszybszy spośród nas, Polaków, najlepszy spośród Europejczyków, Azjatów. Kto wie, czy nie jest najlepszy w całym wszechświecie. Co czyni go najszybszym człowiekiem naszej planety? To przede wszystkim niesamowity talent, tak, bo głównie sportowa forma opiera się na talencie, a więc szybko kruszliwe włókna, których u Bolta zapewne jest ponad 60%, chodzi mi tutaj o te włókna szybko kruszliwe, to także bardzo wysoki wzrost. Bolt w przeciwieństwie do wielu sprinterów odznacza się bardzo, bardzo dużą wysokością. 196 cm na tle przeciętnej 185 cm to jest coś naprawdę niezwykłego. Usain Bolt waży 94 kg, ale co ciekawe, w tym całym wydaje się prężnie funkcjonującym mechanizmie są wady. I te wady pokazuje właśnie książka, którą chcemy dla Was opisać. Tą pierwszą wadą jest skolioza. Tutaj w środku książki, gdzieś na, o ile dobrze zapamiętałem, na 87 stronie jest bardzo ciekawe zdjęcie, gdzie właśnie pokazany jest poziom tej skoliozy. O, właśnie tutaj. Zwróćcie uwagę na część lędźwiową kręgosłupa Jamajczyka. Tutaj jest właśnie taki łuk. No i ten łuk w części lędźwiowej wyraźnie się zakrzywia. To jest właśnie ta skolioza, która jest przyczyną wielu urazów, wielu kontuzji u Bolta. Jest też powodem, dla którego prawa stopa Jamajczyka jest o ponad 1 cm krótsza od lewej stopy. Jest to już bardzo poważna wada i już w wieku, kiedy Usain Bolt miał 13 lat, dywagowano nad tym, żeby po prostu Bolta wycofać z lekkoatletyki właśnie na coraz to liczniejsze komplikacje. Do pełnej sprawności Bolta doprowadził niemiecki fizjoterapeuta, wybitny niemiecki fizjoterapeuta, który głównie zajmował się piłkarzami, to Hans Wolfart. I od wieku 13 lat aż do dzisiaj potrafi on leczyć Jamajczyka z najcięższych sportowych urazów, a tych u Bolta, no ta książka pokazuje, że tych urazów u Bolta nie brakuje. Więc Usain Bolt, tak jak utarło się w świadomości wielu ludzi, nie jest mechanizmem doskonałym, nie jest stworem idealnym i posiada wiele wad. 196 cm wzrostu i 94 kg wagi to z pewnością atrybuty, które pozwalają mu osiągnąć niewiarygodną prędkość i szybkość. Natomiast 9,58 tyle wyniósł rekord świata, który Bolt ustanowił w Berlinie w 2009 roku. Ten rekord ma już 6 lat. I wiąże się z tym kilka ciekawostek. W czasie tego biegu Bolt rozpędził się do prędkości aż 44,72 km na godzinę. Jest to absolutny rekord prędkości. Tam w Berlinie Bolt pokonał Tysona Gaya, natomiast swoją największą udokumentowaną przewagę osiągnął podczas finału Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, gdzie dosłownie zmiótł rywali, osiągając przewagę aż 20 setnych części sekundy. To jest dobrych kilka metrów. Usain Bolt w czasie tego biegu biegł, o tym też niewielu z nas wie, biegł z po prostu z rozsznurowanym butem. Nie zauważył tego i groziło to
utratą równowagi, upadkiem, natomiast wszystko skończyło się szczęśliwie. Usain Bolt już na telebimie, kiedy osiągnął tak potężną przewagę, zobaczył, że wygrywa i w akcie zwycięstwa zaczął zwalniać, zaczął bić się w pierś. Kto wie, czy ten rekord już wówczas nie wyniósłby o wiele szybciej niż te ówczesne 9,69 w Pekinie, bo właśnie rok po tych wydarzeniach w Berlinie Bolt przebiegł 100 metrów w czasie 9 sekund i 58 setnych. W Berlinie także Bolt ustanowił rekord świata na 200 metrów, który wynosi 19,19. Jest to czas idealny, do którego ciężko przypuszczać, żeby ktokolwiek w historii finałów mógł się po prostu zbliżyć. Wróćmy do książki. O czym opowiada autobiografia Usaina Bolta? To, co rzuca się w książce, to przede wszystkim szczerość, z jaką opowiada o sobie Jamajczyk. Opowiada on o tym, jak wyglądały jego początki, jego kontakty z ojcem, z matką, z bratem, jaki jest jego pogląd na imprezy, żywienie, treningi. No i tutaj kolejną ciekawostką jest to, że Usain Bolt już w wieku 13 lat potrafił przebiec 100 metrów w czasie 10 sekund i 3 dziesiątych na stoper. To w tej książce ujawnia nauczyciel wychowania fizycznego. No 10,3 sekundy. No, to jest mój rekord z treningu, natomiast Usain Bolt taki wynik ustanowił w wieku 13 lat. No, jest to coś, co stawia go naprawdę w bardzo uprzywilejowanej pozycji, co czyni go już na tamtym etapie, czyniło go z niego kogoś, kto naprawdę będzie mógł potrafić w życiu osiągnąć bardzo wiele. Usain Bolt, jak wiemy z historii, został najmłodszym medalistą mistrzów świata, najmłodszym mistrzem świata, kiedy to w Kingston, tutaj właśnie ta książka będąca jego autobiografią pokazuje kolejny ciekawy wątek. W finale właśnie mistrzostw świata juniorów w Kingston, a więc Bolt biegał u siebie w finale 200 metrów. Bolt był tak zestresowany, że pomylił lewego buta z prawym. No, jest to rzecz, która się naprawdę zdarza niewielu ludziom, natomiast Bolt był tak zestresowany, że jak przyznaje też w książce, no, praktycznie został w blokach. Jest to zresztą widoczne na filmie. Bolt wyraźnie gorzej pokonuje od przeciwników dystans na łuku i dopiero po wyjściu z łuków osiąga właściwą sobie przewagę nad rywalami. Problem presji, problem związany z silnym stresem, to było coś, co hamowało Bolta przed wypłynięciem na taką głębię swoich możliwości. No i z tą presją nauczył się radzić z czasem, a także po zmianie trenera. Ta zmiana trenera nastąpiła w wieku 13 lat. Bolt jeszcze w wieku 13 lat, 14, pokonywał odcinki na treningu, które wynosiły 700, 600 i 500 metrów. Natomiast Boltowi się to bardzo nie podobało. Wiązały się też z tym kontuzje. To znaczy może nie z tymi odcinkami, a bardziej ze skoliozą. Ale wiele czynników złożyło się na tym, że Bolt postanowił zmienić trenera, którym obecnie jest bardzo wybitny, z bardzo dużym dorobkiem naukowym, Glenn Mills. Jest to trener, który doprowadził Bolta naprawdę na wyżyny ludzkich możliwości. 44,72 km na godzinę. Tyle wynosi prędkość maksymalna, jaką osiąga na 80 metrze Usain Bolt. Do pokonania 100 metrów potrzebuje niecałych 41 kroków, dokładnie 40,92 cm. 196 cm wzrostu i 94 kg wagi to naprawdę nie są atrybuty przemawiające za tym, żeby Bolt potrafił rozpędzić się do takiej prędkości. Tymczasem Glenn Mills stworzył z Bolta kogoś, kto stał się prawdziwą maszyną do wygrania. A spójrzmy tutaj na statystyki, one nie kłamią. Bolt w czasie wszystkich finałów Mistrzostw Świata, począwszy od swojego wejścia na szczyt w 2008 roku, nie przegrał żadnej konfrontacji
na bieżni w czasie biegu. Przegrał jedną z nich oczywiście w 2011 roku. Był to przypadek z Degu, gdzie Bolt został zdyskwalifikowany za falstart, ale nie licząc tego incydentu, Bolt wciąż pozostaje niepokonany. Tam w Pekinie, o czym też mówi książka, Bolt właśnie w Pekinie ustanowił swój pierwszy rekord świata. Był to wynik 9:69 i Jamajczyk ustanowił go biegnąc z rozsznurowanym butem. Groziło to upadkiem, utratą równowagi. Wszystko skończyło się dobrze, no ale takie rzeczy w finale Igrzysk Olimpijskich to rzeczy naprawdę nieprawdopodobna. Bolt rok wcześniej, w 2007 roku, na mitingu w Nowym Jorku ustanowił swój pierwszy rekord świata, 9:72. I tam, zanim ustanowił ten rekord, musiał odczekać aż 1 godzinę, bo tyle trwało opóźnienie spowodowane gwałtowną burzą. No i na zmoczonym tartanie przebiegł dystans 100 metrów w czasie 9:72. Wróćmy natomiast jeszcze raz do zawartości książki. Usain Bolt opowiada w niej bardzo szczerze o sobie. Możemy tam zobaczyć historię nie tylko jego dzieciństwa, jego pierwszych biegowych konfrontacji. Co ciekawe, Bolt swoją pierwszą sprinterską konfrontację przegrał na 150 metrów. Natomiast potem było już tylko lepiej. Rzuca się w to, że w wieku właśnie 13 lat Bolt potrafił biegać 10,3 sekundy. Niezwykła sprawa. Natomiast co jeszcze? Bolt pokazuje tutaj swój charakter. Mówi szczerze, bez żadnych PR-owych zagrywek, które miałyby zwiększyć sprzedawalność książki i tak dalej, lub zakłamać pewne fakty z jego życia. Bolt pokazuje tutaj w bardzo bezpośredni sposób, bardzo szczerze to, jak jest naprawdę. A prawdziwy Bolt to przede wszystkim imprezowicz. Miłośnik bardzo szybkich samochodów, bardzo, bardzo ładnych kobiet, miłośnik specyficznej muzyki, o tym będziemy mogli się dowiedzieć właśnie z jego książki. Bolt to także człowiek, który przeżył aż 3 kraksy samochodowe. Jedna z nich była bardzo poważna. Bolt wracał oczywiście z imprezy, nie był co prawda pijany, ale w trakcie jak wracał, nastąpiła ulewa, jezdnia była zmoczona, Bolt jechał bez butów, operował na samym czuciu mięśniowym, pedał gazu i tak dalej. Wszystko to skończyło się na poważnej kraksie, gdzie jego samochód aż kilka razy przekoziołkował. Bolt w samochodzie przewoził wówczas 2 dziewczyny, które siedziały z tyłu. No i wszystko w sposób cudowny, bo Bolt mówi tutaj wprost o tym, że wydarzył się tam cud, nikomu nic się nie stało. No, ta jedna dziewczyna była wyciągnięta, utraciła przytomność, druga lekko się pobijała, natomiast Bolt w trakcie, kiedy wyciągał tą zakleszczoną dziewczynę, poranił się w stopy o wystające tam gdzieś strawy ciernie. Natomiast cała historia jest bardzo ciekawa, no bo no wyjść z kraksy, ten samochód do dzisiaj możemy zobaczyć na goglach, możemy sobie wpisać w wyszukiwarce właśnie Usain Bolt Crash i tam możemy zobaczyć zdjęcia pozostałości z wraku samochodu właśnie z tego wypadku. Pozostałe 2 kraksy były niegroźne, natomiast też pokazują, że Bolt do najlepszych kierowców nie należy, a na pewno coś z jego poczuciem prędkości, szybkości. Bolt na pewno tą szybkość ma nie tylko w genach, chce ją uruchamiać nie tylko poprzez nogi, ale wyzwalać także jeżdżąc szybko samochodem. Natomiast być może nie o to chodzi. Być może chodzi tutaj też o jego częstą dekoncentrację. Bolt pokazuje w tej książce, że jest człowiekiem, który słabo, przynajmniej na początku, radził sobie ze stresem. Dopiero z czasem przyszło takie obycie salonowe, stadionowe, gdzie Bolt mógł poczuć się naprawdę pewny. Bolt w tej książce opisuje także jeden ciekawy przypadek,
kiedy jeszcze jako nastoletni chłopak kąpał się w rzece i tam prawie utonął, a uratowała go wtedy świadomość, że parę dni wcześniej obejrzał program, gdzie ktoś instruował, jak należy postępować w stanie zagrożenia życia. Bolt potrafił to sprytnie wykorzystać, zachował zimną krew, pozwolił swojemu ciału w trakcie jak tonął opaść na dno. Następnie odbił się od tego dna i wypłynął na powierzchnię. No, panika w takim przypadku mogła skończyć się tragicznie. Także możemy mówić o dwóch cudownych wydarzeniach, które wpłynęły na późniejszy charakter Bolta. Bolt ma obecnie prawie 30 lat i to jest zupełnie inny człowiek niż wtedy, kiedy doświadczał tych wydarzeń, które tutaj opisujemy. A o czym opowiada jeszcze książka będąca jego autobiografią? To przede wszystkim nie tylko jego kraksy samochodowe, ale także opis stylu, w jakim żył. Mowa tutaj o tym jego imprezowaniu. No, Bolt bez owijania w bawełnę mówi tutaj, że zdarzało mu się wypić kilka butelek piwa w czasie imprezy. Nieobce były mu też wypady o pierwszej w nocy na dyskoteki. Tutaj pokazuje nawet swoją średnią. No, średnio wychodził o pierwszej, a wracał o szóstej nad ranem. Od swojego trenera dostał nawet taką taryfę ulgową, że raz może w tygodniu przyjść na trening bez podania konkretnej przyczyny. Natomiast kiedy już jest drugi raz, no to wtedy zaczynają się pewne problemy. A Bolt pokazuje w tej książce, że jest także miłośnikiem piłki nożnej, krykieta, gry w domino. Bardzo, bardzo wiele ciekawych wątków. Pokazuje też swój trening, że na początku, kiedy jeszcze zostawał najmłodszym mistrzem świata, biegał odcinki 700-metrowe, 600-metrowe. Natomiast właśnie z czasem, przy współpracy ze swoim nowym trenerem Millsem, zszedł na odcinki 200 i 150-metrowe, które, jak pokazuje w książce, wykonuje średnio w 5 seriach, w 5-6 seriach. Bolt przede wszystkim nienawidzi dystansu 400 metrów. Wielu trenerów chciało zrobić z niego przede wszystkim wybitnego specjalistę w biegu na dystansie jednego krążenia. Bolt, widząc, jak z tym dystansem radzą sobie jego rywale zbieżni, jego koledzy z klubu, po prostu zwątpił w swoje własne możliwości i powiedział, że raczej nigdy nie chciałby ścigać się na tym dystansie, zwłaszcza że odcinki, jakie zawodnicy pokonują w seriach na treningach, są, no, dla niego przynajmniej mordercze. Bolt mówi tutaj szczerze w książce o tym, że dystans 800 metrów, a także maratonu, po prostu no, zabiłyby go. Wynika to właśnie z jego unikalnego charakteru, który jest raczej leniwy. Bolt mówi tutaj śmiało o tym, że często zdarza mu się wstawać o 11 nad ranem. No, obraz Bolta z tej książki, no, imprezowicz, luzak, przede wszystkim wybitny sportowiec, który potrafi w tym momencie, kiedy potrzebna jest ta właściwa koncentracja, kiedy jest ten właściwy okres, jest to człowiek, który potrafi dać z siebie naprawdę wszystko, gdzie potrafi zawiesić imprezy, alkohol, ładne dziewczyny i wiele innych rzeczy naprawdę na kołku i potrafi skupić się na tym, co najważniejsze. I to prawdopodobnie ten charakter i wielki talent czynią z niego największego atletę, najszybszego człowieka świata. Taka ciekawostka akurat z tą książką, z tym egzemplarzem, który trzymamy w ręce, jest taka, że mamy tutaj autograf Bolta. Udało nam się go uzyskać przed rokiem, kiedy Bolt był gościem na stadionie naszym narodowym w Warszawie. Tutaj możemy zobaczyć jego autograf. Natomiast tutaj na zdjęciu pokazany jest jego finisz z finału olimpijskiego w Pekinie, gdzie Bolt zwolnił na ostatnich metrach, bijąc się w pierś. Spadła na niego przez to krytyka. Natomiast
Natomiast Bolt przejął się z nią, co prawda, bo mówi w książce, że wpłynęło to w pewien sposób na jego późniejszy styl. Natomiast dla jego kolegów z bieżni nie stanowiło to problemu. Usain Bolt 9:58. Książka, którą naprawdę warto przeczytać. Możemy sobie wyrobić zdanie tutaj o Jamajczyku. Możemy też wiele rzeczy wziąć dla siebie, bardzo ciekawych rzeczy. No i oby ta książka była motywacją, inspiracją do tego, abyśmy byli coraz lepsi. Wcale nie mówimy, że powinniśmy tutaj kopiować jego styl. Każdy ma swój charakter i najważniejsze jest być sobą, bo tutaj nie przekonuje, żeby być takim jak on. To nie jest styl, ale przede wszystkim wielki talent i charakter spowodowały, że jest on w takim miejscu, a nie innym. Zapraszamy do lektury. Książka wydawnictwa SQN. Wkrótce kolejne recenzje i miejmy nadzieję, będą równie ciekawe jak ta, którą niedawno przeczytaliśmy. Pozdrawiamy Was serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.